Ma, jako, że dużo osób bija na, na mojego streama i się pyta o co chodzi z tym, Pay to Win Dlaczego jest taki hate? No i czy da się grać za darmo? Także postanowiłem nagrać taki filmik Więc zaczynając od tego, czy da się grać za darmo? Oczywiście, że się zagrać da za darmo. Ja przez przechodzenie pierwszych 10 aktów, tak naprawdę aż do endgame'u, nie wydałem ani złotówki. Dopiero na endgame'ie kupiłem dwa stażtaby no ale Tasztaby, jak ktoś uważa, że Tasztaby to jest pay to win, no to w takim wypadku po eterze jest pay to win. Ha, <laughs> nie, nie widziałem, żeby ktoś płakał na ten temat. Tak więc to jest jedna sprawa. I druga sprawa jest taka, czemu jest taki hejd na tę gierkę. Więc tak, gierka ma typowo koreański item shop, czyli mamy głównie bardzo dużo przyspieszaczy. Z tego część oczywiście rzeczy możemy kupić za wyfarmioną w grze walutkę, czyli te rubinki. Wystarczy, że sprzedamy kilka itemów na Auction House i to wszystko to za te rubinki możemy sobie kupować. Tak samo peta też można kupować za te rubinki, nie trzeba płacić. Tak więc jest typowo koreański item shop, jest dużo przyspieszaczy. Ale czemu jest ten hate? Osobiście tego nie rozumiem, bo mamy już tego typu grę na naszym rynku od jakiegoś czasu. I jest to, uwaga, Lost Ark. Tak, Lost Ark ma dokładnie ten sam system monetyzacji. Gdyby nie to, że core mechaniki gry, czyli system itemów i, i tak dalej się różnią, to można by było ten, ten item shop przenieść z jednej gierki do drugiej i byłoby prawie 1 do 1 to samo. Bo tak, w Blostarku możemy kupować sobie materiały do ulepszenia ekwipunku. Tutaj możemy kupować esencję, żeby rolować ekwipunek. W Blostarku mamy peta, tutaj mamy peta. Ja nie pamiętam, czy w Blostarku przypadkiem ten pet też nie jest na zasadzie miesięcznej subskrypcji. Dodatkowo mamy Premkę. Yy, mamy tak samo, mamy Blostarku. System, gdzie kupujemy sobie diamenciki i konwertujemy to na golda. Dzięki czemu, za pomocą karty kredytowej, po prostu możemy kupować wszystko na markecie i nie tylko. Tak więc, tak naprawdę, te dwa systemy monetyzacji są dokładnie takie same. A w grę grać może czyli głównie to jest przyspieszający progres. A w grę można grać za darmo w 100%. Dopiero na endgame, no tak wiadomo, tak. Na przykład w PoE robi się kiepsko z miejscem, no to wypadałoby kupić ze dwa stasze. A dwa stasze to jest koszt 150 zł. Czy jak ktoś uważa, że to dużo? No to ja osobiście w gierce mam 70 godzin i mam jeszcze zamiar nabić pewnie około 200. Albo nawet więcej. Także 150 zł za kilkaset godzin rozgrywki. Myślę, że to uczciwa cena. Tym bardziej, że oprócz tych dwóch sztabów, no to nic więcej tak naprawdę nie potrzeba. bo... No bo nie potrzeba, bo jednego mamy na esencję, drugiego mamy na endgameowe mapki. I 150 zł wystarczy, żeby cieszyć się pełną gierką. A gierka jest naprawdę. Mega przyjemna, jest to po prostu jak dla mnie dobry hack and slash. Więc podsumowując, dlaczego jest taki hej na gierkę? No bo ludzie to idioci oraz hipokryci. Teraz popatrzcie, coś Wam pokażę. Wcale sobie by szukałem. Korn tutaj. Gra w zasadzie nie jest zła, z początku nawet wciąga tak, tak dalej, tak dalej. Duże ograniczenia w łączeniu umiejętności. Ok. Po dłuższym czasie męczy i nuży. Brak wyjaśnień, rajdów. Rozumiem, że strzałeczki są potrzebne. Co i jak zrobić? Dużo rzeczy do klikania. Co chwilę otrzymujemy jakieś mini nagrody, przez co sprawia wrażenie. Mobiliki trochę dobra. Ale czy Blast Ark'u nie jest podobnie? Też co chwilę odbieramy. Z tego co ja wiem, z tego co grałem kiedyś, no to też co chwilę wszystko odbieramy. Jakieś nagrody, typu jakieś achievementy i tak dalej. I teraz uwaga: To jest ten chłop. Nick, jego. Przechodzimy na jego profil, Lost Ark 538 godzin. OK. Przechodzimy do drugiego. Tutaj mamy pay to win 100% chłop napisał. Przechodzimy na jego profil. Lost Ark 223 godziny. Czyli tak w Lost Arku system monetyzacji, który jest praktycznie 1 do 1 taki sam mu nie przeszkadza. Ale w Anisemberze już tak. Dlaczego? No bo przecież nie powie, że, ten, że gra w gierkę, która jest pay to nie? Wiadomo. Także no, głównie dlatego jest ten hejt, że ludzie to idioci oraz hipokryci. Polecam wyrobić sobie własne zdanie, pobrać gierkę, zobaczyć. Gierka zajmuje 7 giga, każdy jest w stanie to pobrać. I tak mówię, gierka jest mega przyjemna. No i oczywiście zapraszam na streamy TwitchTV, slash SonyQ1. Tam można pytać o wszystko i tak dalej. Także do zobaczenia. No i w sumie tyle.